okolicznościach przyrody Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze zespół ludowy Wierzbniczanki z kapelą gra, śpiewa i przygotowuje przepyszne potrawy. O tych potrawach będziemy dzisiaj rozmawiać, a program poprowadzą Angelo i Barbara Kuraszkiewicz-Machniak. Witamy Państwa serdecznie. Muszą Państwo sobie to teraz wyobrazić, jak tu pięknie pachnie. Jakie są pyszne potrawy przygotowane. Nasze zaproszenie przyjęli ksiądz Jan Pawlak, proboszcz parafii pod wezwaniem Krzyża Świętego w Zielonej Górze, Zygmunt Jotko, prezes Lubuskiego Związku Rolników, pani Ewelina Gałąszczak, kierownik zespołu ludowego Wierzbniczanki z kapelą. Witam. Katarzyna Nowak, dietetyk. Witam. Władysław Piasecki, przewodniczący Lubuskiego Forum Rolniczego. Witam. I Tadeusz Woźniak, dyrektor Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze, czyli gospodarz tego pięknego miejsca. Witam. Witamy Państwa bardzo serdecznie wszystkich. I gdy nasze kamery w tym momencie pokazują Państwo, co tu jest, to być może ktoś, kto ma znajomość kulinariów, to doskonale wie, co jest na stole. Być może niektórzy z Państwa zastanawiają się, jak to przygotować i co to dokładnie jest. O tym dzisiaj będziemy rozmawiać, ale przede wszystkim chcemy zapytać tych, którzy te potrawy nam przygotowali dzisiaj na potrzeby naszego programu, co dokładnie znajduje się na naszym stole. Autorami tych wszystkich przepysznych rzeczy, które pięknie także wyglądają, jest właśnie zespół Wierzbniczanki, zespół ludowy. Pani Ewelino, co my tutaj dokładnie mamy? Proszę nam chociaż pokrótce opowiedzieć. Także wszystkie wyroby, jakie znajdują się na naszych stołach, są to wyroby z wieprzowiny przede wszystkim. Jest tu salcesonik, są pieczone kotleciki, jest schab ze śliwką, jest baba z mięsa mielonego z pietruszką, z musztardą i z czosnkiem, zdobiona jajkiem. Są zrazki, są kotleciki w sosie słodko-kwaśnym, rolada mielona z jajeczkiem. Także... Czy możemy powiedzieć, że tu jest dla każdego coś dobrego? Wydaje mi się, że każdy tutaj z nas znalazłby coś dla siebie i do posmakowania takiego, które może czasami nawet by mu się przypomniało to z lat dzieciństwa, z lat, kiedy nasi dziadkowie, babcie wyroby takie robili w domu. Wspomnę. To są takie tradycyjne potrawy, ale pani Ewelina, proszę powiedzieć, ile trwa przygotowanie takich potraw? Wygląda wszystko pięknie, jak wspomniał Andrzej, pachnie wszystko pięknie, tylko że czas. Czas, no to jest właśnie to, tylko tutaj akurat przygotowywałyśmy to wspólnie, także nie było to jednych rąk do pracy, tylko wiele, ale jest to czasochłonne. Przede wszystkim wyroby w słoikach, jest to kiełbasa w słoikach robiona, którą wekuje się i zostawia się na zimę, kiedy przychodzą zimne wieczory, otworzy się takie i właśnie to jest ten zapach. To nie jest zapach ze sklepu, to jest zapach domu. Wspomniała Pani o wieprzowinie. Czy wieprzowina rzeczywiście wymaga jakichś specjalnych umiejętności kulinarnych, żeby to przygotować tak, aby to nie tylko dobrze pachniało, nie tylko dobrze wyglądało, ale przede wszystkim dobrze smakowało? Wydaje mi się, że każda gospodyni domowa musi mieć to coś, ten smak. Ważne, żeby mężowi przede wszystkim na początku smakowało. No, gościom trochę też. A później gościom oczywiście. Ale kiedyś bardzo takim tradycyjną osobą, która wyroby robiła typowo z wieprzowiny, byli masaże, którzy pracowali i przyjeżdżali do rolnika i te wyroby wykonywali. A teraz wydaje mi się, że bardziej już każdy w domu w swoich pieleszach wykonuje je. Powiedzieliśmy o tym, że tu jest dla każdego coś miłego. Czy Państwo, pozostali nasi goście, widzicie coś tutaj, na co w tym momencie ślinka bardziej cieknie, używając takiego skrótu? Panie dyrektorze? No, na wszystko ślinka cieknie generalnie, ale widzę tutaj nie dość, że takie wyroby regionalne, które znamy i które lubimy, to widzę takie nowości właśnie, gdzie tutaj w sosie są jakieś kotleciki, widzę coś to ten tego typu. Słodko-kwaśny, tak. Przepraszam, aż język się plącza. Już mi również zaczyna się plątać.
ale są też inne rzeczy, no, których na co dzień nie spotykamy. To raczej tak odświętnie różnego rodzaju szynki, kiełbasy. Chętnie spróbuję. Panie prezesie. Oczywiście, jak Państwo wiecie, lubuska kuchnia to jest kuchnia wielu wątków, prawda? I tutaj na tym stole jest rzeczywiście wieprzowina przyrządzana w kierunku tej wielowątkowości naszego lubuskiego stołu, a więc jacy ludzie, takie potrawy, a więc wspaniałe potrawy lubuskie związane z naszą tradycją, z naszymi ludźmi, którzy tutaj w 1945 roku się pojawili. Pani Katarzyna, czy to rzeczywiście trochę jest taki smak dzieciństwa, to co tutaj widzimy? Ja zerkam tutaj na schabik ze śliwką, ponieważ mój tato robi przepyszny schab ze śliwką. On jest bardzo blisko mnie, jeszcze do końca programu dotrwa, obiecuję. Bardzo się cieszę, że jest blisko mnie. Mój tato robi pyszny schabik ze śliwką, robi go od lat i chętnie porównam. Dla mnie to jest smak dzieciństwa, bo odkąd pamiętam, to był fajny, niedzielny obiad przygotowywany od rana i z chęcią porównam ten smak z tym, który znam i zobaczę, czy jest duża różnica. Księże prowadzi, ksiądz sobie już coś upatrzył? No przede mną stoi na pewno bardzo smaczny smalec z słoninką pewnie jakąś tam jeszcze i cebulką, dobrze wysmażony, także to na pewno spróbuję. A poza tym patrzę i ogórki dobrze ukiszone i te śliwki w zalewie takiej specjalnej chyba. No i grzyby, które też bardzo, bardzo lubię jako marynowane. Panie prezesie? Oprócz tych dań mięsnych, które widzę, to tak spoglądam na prawą stronę. Dawniej nie było przecież lodówek, więc zawsze konserwacja mięsa to też między innymi w słoikach. I pamiętam, że jak ten słoik się otworzył, to on zawsze miał taki sam zapach, ze względu na wszystko, coś wspaniałego. Mówiliśmy o tych smakach, ale proszę powiedzieć jeszcze, bo często jest tak, że do określonego typu mięsa, do określonych potraw dodajemy też określone przyprawy. Jest tak, jeśli chodzi o wieprzowinę? Są takie przyprawy, ale powiem tak, są niektóre dania, do których nie zdradzę. Proszę nakierować chociaż naszych widzów. Przede wszystkim dajemy dużo czosnku, bo czosnek jest zdrowy, a jeśli właśnie robimy przyprawy, tak jak dania, takie jak w słoiki na zimę, to jest samo zdrowie. Czosnek, mięsko, do tego cebulka i smarowidełko wyśmienite, ale dużo też pieprzu i no, takich przypraw typowo, które dajemy do naszych dań, które używamy na co dzień. Mówimy tutaj o tradycji, ale wiemy o tym, że oczywiście docierają do nas różne nowinki ze świata. Trochę tego wprowadzacie do tej tradycji? Tak. Mieszacie? Tak, tak. Nie dość, że w tym województwie lubuskim jest to wymieszane, to wy jeszcze bardziej to mieszacie. To jest prawda. Nasze województwo lubuskie jest jednym z bardziej specyficznych, dlatego że, tak jak tu pan prezes wspomniał, ludzie do nas napływali z różnych stron Polski i w każdym domu zazwyczaj była inna tradycja przekazywana, ale kubki smakowe nam się coraz bardziej wyostrzają i coś nowości zawsze chciałby ktoś coś spróbować. Także idziemy czasami do przodu i coś nowego też wprowadzamy. To chociaż jak o tych przyprawach nie chciała Pani za bardzo mówić, to proszę powiedzieć, w którym kierunku podążyć z wieprzowiną, żeby to zadowoliło gusta naszych gości, już nie tylko męża czy też rodziny, ale i gości, których czasem zapraszamy. Ja dużo używam majeranku. A majeranek jest zdrowy, także wystarczy dobrze go w rączkach rozetrzeć i dosypać do dań, także jest wyśmienity. Ale też zgodnie z tradycją. Tak. Wspomnieliśmy o tym, co już mamy na tych stołach. Wspomnieliśmy również o przyprawach, które trzeba najpierw czasem samemu w swoim ogródku wyhodować. No ale przecież to mięso nie bierze się znikąd. Również musimy o nie zadbać. To są zwierzęta, które trzeba wyhodować w odpowiedni sposób, czyli jak, żeby to mięso później było zdrowe i miało odpowiednie wartości, na których nam zależy. No i to pytanie do pana prezesa oczywiście. To chyba najtrudniejsze pytanie, ponieważ dzisiaj... Nie ma jednej złotej, dobrej metody? Znaczy jest, tylko może nie dla wszystkich, czy nie wszyscy to będą chcieli akurat w ten kierunku pójść. Chociaż na wsi dzisiaj jest tak, że jest miejsce dla większych hodowli średnich i tych małych. Mówiąc o tych małych, to ja rozumiem, że to tutaj jest ten smak nieraz zachowany, bo w takim chowie już większym tego smaku można nie chwycić już tak
Natomiast mamy takie rasy zachowawcze, jak puławską czy złotnicką, która może zawędrować na stoły i tam na pewno jest to, czego oczekujemy, ten smak. Natomiast jedno jest ważne, jak patrzę na panią dietetyk, to ja nie jestem najlepszym przykładem, ale po prostu uważam, że kiedyś jak się jadło bardziej tłusto, to się też więcej fizycznie pracowało i to się spalało. Teraz trzeba na to uważać. Natomiast są możliwości, żeby na stołach naszych była i ta wieprzowina tradycyjna i ta troszeczkę inaczej, jak gdyby żywienie poprowadzone, ale i też musi być to, co zaspokoi większe grono i ona zawsze będzie troszeczkę tańsza. Także trzeba mieć na uwadze to wszystko, co w kraju możemy mieć i musimy mieć. Pani dietetyk kiwa głową, jakby się zgadzała. Można pogodzić jedno z drugim, to, że my inaczej dzisiaj trochę żyjemy, może nie pracujemy tak ciężko fizycznie i może tego tłuszczu, tego mięsa aż tak nie potrzebujemy, albo potrzebujemy inaczej to przygotować, lepiej. Właśnie chodzi o to, że wbrew obiegowej opinii wieprzowina wcale nie jest jakimś mięsem drugiej kategorii, które zawiera tylko tłuszcz i nic dla nas pożytecznego. Absolutnie wieprzowina może być elementem zdrowej, zbilansowanej diety nawet człowieka XXI wieku, który mniej się rusza. Siedzi za komputerem przez 8 godzin, nie uprawia być może tak sportu, jak powinien. Tak, ponieważ tutaj pewnie pan prezes się ze mną zgodzi, że też wartości odżywcze same wieprzowiny, one też się na przestrzeni lat bardzo zmieniły i też te świnki są dużo bardziej mięsne, nie wiem, czy się dobrze wyrażę. I ta zawartość tłuszczu w mięsie wieprzowym również jest niższa niż to było kilkadziesiąt lat temu. To za moment jeszcze do tego wrócimy, do tych wartości i do tej diety i jak mięso może na nie wpływać, ale gdy idziemy do sklepu, to na co powinniśmy, jeszcze tutaj pytanie do pana prezesa, na co powinniśmy zwrócić uwagę? Znaczy, co wybierać, żeby później to dobrze przyrządzić? Czy może zdać się na to, co nam mówią sprzedawcy, którym akurat coś zalega, czy też może już samemu lepiej mieć pewną wiedzę? Znaczy, mi się wydaje, że na dzisiaj to mówimy o tym, żeby ten łańcuch żywieniowy był zamknięty, żeby każde ogniwo było pewne i to jest najważniejsze. Musimy wiedzieć, skąd to mięso pochodzi i kto to przerobił. Jeżeli to są pewne ogniwa, to nie należy się niczego obawiać. A to jest często bardzo tajemna wiedza, trudno się w sklepie dowiedzieć o takich rzeczy. Powinniśmy o to zabiegać jak najwięcej, żeby to, co na etykiecie jest, było pokazywało właśnie i producenta, i tego, kto przerabia. To już jest praktycznie bardzo mocno w wołowinie, chociaż może jeszcze nie u nas w kraju, ale w ogóle na świecie, tym takim, który się wołowiną mocniej zajmuje. To oznakowanie jest takie, że na przykład w restauracji czy w miejscu, gdzie można się dowiedzieć nawet numer krowy, która została ubita w tym celu, dosłownie. Natomiast w trzecim może nie będzie to aż tak, ale to, co w tym, w jakim kierunku idziemy, to wszystkie oznakowania, kto robi, jakie stosuje metody, jeżeli chodzi o jakość, jest to pewne i tutaj nie ma żadnej obawy, że jemy nie wiadomo co. Na pewno tutaj pani dietetyk mówiła o tym, że to mniejsze otłuszczenie. Zgoda, kiedyś się mówiło o takiej słoninie na kilka palców, a teraz jest chyba, nie wiem, czy jeden się zmieści akurat w tym miejscu, gdzie mierzymy grubość słoniny. Także na pewno to jest. Jest wszędzie umiar. I jeszcze Panie prezesie, ale pan mówi o takich klientach, którzy faktycznie się przygotują, zanim wybiorą się do sklepu. No nie każdy taki jest. Czy możemy po prostu spojrzeć na ten kawałek mięsa i wysnuć jakieś wnioski, czy to jest dobre, czy niedobre? Na co zwrócić uwagę? Absolutnie tak. Jeszcze raz mówię, na pewno termin spożycia, bo masę wędlin czy mięsa jest pakowane dzisiaj w wakuum, w takiej ochronie. Jeżeli te terminy są dotrzymywane, to jest absolutna pewność, że jest ok. Kolor i tak dalej, i tak dalej. Ja sądzę, że na polskim rynku wieprzowina jest bardziej, nazwijmy to nawet to ekologiczną, niż gdziekolwiek. Taki przykład. W jednym z krajów Europy Zachodniej ilość zboża, która jest w paszach, to jest gdzieś 40-30%, a ona jest dalej 80% zboża. Także nasze pasze są bardzo bezpieczne. Dużo jest kontroli, dużo jest jakichś takich zasadnych wskazówek. I nikt się nawet nie śmie chyba wyrywać, żeby robić inaczej, dosłownie, bo zostanie w tyle. Dosłownie, ponieważ dzisiaj wpadka w żywieniu świń czy wpadka w przetwórstwie powoduje, że taki ktoś może naprawdę się nie podbierać. Dobrze mieć taki instruktaż, ale czy wiesz, wniczanki też mają jakieś swoje sposoby? Jak dobre mięso wybierać? Gdzie je znajdować? A może pozostali nasi goście też w jakiś sposób mają swoje sposoby albo zdają się na gusta najbliższych? Powiem szczerze, że ja idąc do sklepu nie kupuję mięsa, które jest typowo bez jednej żyłki tłuszczu, bo dla mnie to jest mięso suche. I gotując nawet dla rodziny zupę gulaszową,
ja muszę do niej dołożyć boczek, muszę dołożyć do niej karkówkę i nawet coś jeszcze tłustego, bo inaczej po prostu mąż by tego nie jadł. Także bardziej chyba idę tradycyjnie w tych tłuszczach. Ten tłuszczyk jednak musi być, także no wolę bardziej takie mięska, które mają ten tłuszcz, niż typowo suche mięsa, które są właśnie bez tego tłuszczu, bez tej słoninki. I nawet robiąc smarowidło, no jednak my musimy mieć ten smalec na te dwa palce. Ale to są lata doświadczenia. Panie Przewodniczący, województwo lubuskie wieprzowiną raczej chyba nie stoi, ale trochę i mam. Znaczy, może bym tak nie powiedział. W każdym razie wieprzowina jest w województwie lubuskim. Oczywiście mamy dzisiaj kłopot duży, bo mamy na terenie województwa lubuskiego ASF, a więc te rzeczy związane z rozwojem wieprzowiny zostały zahamowane. Myślę, że w dwóch kierunkach żeśmy szli oczywiście. W momencie, kiedy ASF wystąpiło, to trochę teraz to inaczej wygląda. W pierwszym to odtwarzaliśmy produkcję wieprzowiny, która w latach, koniec lat 80. była na wysokim poziomie. Później oczywiście różne perturbacje, transformacje spowodowało, że w naszym województwie i w całej Polsce tych producentów trzody chlebnej było coraz mniej. Ale od paru lat zaczął się dobry trend, zaczęliśmy odtwarzać zarówno to, co prezes Jotko powiedział, większe hodowle, średnie i małe, a za tym także szła tak zwana produkcja wieprzowiny tej zagrodowej, prawda? Czyli na wolnym wybiegu, to popularne i tak dalej, i tak dalej. Czy dzisiaj jesteśmy zadowoleni z jakości tej hodowli? To, o czym przed momentem mówił również Pan prezes? Pewno Polska powinna produkować więcej wieprzowiny, bo jak Państwo wiecie, wieprzowina jest podstawowym mięsem w Europie jeszcze i na świecie, w tych krajach, które nie są religijnie zablokowane też, prawda? Czyli Chińczycy i tak dalej, tam gdzie to są podstawowe w Ameryce, podstawowe rodzaje mięsa. W Polsce też. Oczywiście zmienia się, trend jest w kierunku drobiowym, wołowym, chociaż wołowina jest za droga dla Polaków, ale trend jest. Oczywiście utrzymajmy wieprzowinę, bo to jest nasza tradycja, proszę Państwa. Tradycja nie tylko związana z hodowlą, ale także związana z całą naszą historią Polski, prawda? Niektórzy mówią, że ona pojawiła się w momencie chrztu Polski. Dzisiaj już mamy badania mówiące, że to Rzymianie przywieźli tu na nasze tereny pierwsze sztuki wieprzowiny, a więc ona towarzyszyła, ta popularna świnia, nam cały czas, prawda? I dzisiaj myślę, że po tym ASF-ie to się skończy, kiedy zaczniemy dalej odtwarzać tą super wieprzowinę. Każde mięso wieprzowe, na które spojrzymy, to co tu koleżanka powiedziała z Wierzmieczanek, to każdy powinien ocenić swoim wzrokiem, czy to jest dobre, czy nie. Chociaż mamy dzisiaj dwa rodzaje klientów, prawda? Ci młodsi, którzy wspaniale posługują się aplikacjami i można już dzisiaj na każdym kodzie kreskowym sobie strzelić ta informacja i otworzyć. Jest dostępna no, bardzo i starsi, szybko, tak? Którzy wiedzą, że z jednego kilograma schabu czy z jednego kilograma szynki można zrobić dobrej szynki 0,8 kilograma, a nie 1,5 kilograma. A więc każdy z nas powinien wiedzieć, co wybierać w sklepie. Oczywiście katastrofą jest, jeżeli jest próg ekonomiczny, że człowiek sobie nie może pozwolić na tą szynkę, która kosztuje 50-60 zł, prawda? Ale wiemy, że to jest po prostu ta szynka, do której powinniśmy dążyć. Myślę, że Polacy w którymś... A jeszcze chciałam jedną rzecz spytać, dlatego że wspomina Pan o tych chorobach i często jest taka obawa teraz wśród klientów, czy aby na pewno to mięso jest bezpieczne. Ale ja rozumiem, że są takie kontrole, że chyba te obawy są bez sensu. Weterynaria w województwie lubuskim działa bardzo dobrze i na pewno bez kontroli nie wpuści na półkę sklepową żadnego mięsa, które nie wydawałoby się, które przeszło obieg oficjalny. Prawda? Zresztą o takich przypadkach nawet nie słychać. Wróćmy do tej dietetyki, tak to nazwijmy. Wspomnieliśmy tutaj trochę, że ta wieprzowina dzisiaj to jest inna wieprzowina niż kiedyś, jeżeli chodzi również o skład. Ona rzeczywiście ma jakieś takie zalety, które dla nas, dla naszego zdrowia, dla naszej diety, dla naszego funkcjonowania również mają znaczenie? Oczywiście, że tak. Wieprzowina, oprócz tego, że faktycznie tego tłuszczu zawiera już teraz trochę mniej, właśnie pod kątem kompozycji kwasów tłuszczowych nie wygląda tak źle, jak się powszechnie uważa. I to nie jest tak, że tam są tylko te nieszczęsne tłuszcze nasycone, które nam zapychają żyły i powodują miażdżycę. One też tam w pewnej ilości są, ale na przykład około 50% tłuszczu zawartego w wieprzowinie to są jedno nienasycone kwasy tłuszczowe o bardzo ważnych właściwościach prozdrowotnych dla nas.
nas. Które powinniśmy spożywać. No kwas oleinowy znajduje się przecież w dominującej ilości w oliwie z oliwek. Więc to jest to. Wieprzowina zawiera spore ilości witamin z grupy B, które są dla nas niezmiernie ważne. Więc zawiera bardzo dużo żelaza. W porównaniu na przykład do mięsa drobiowego wypada naprawdę fantastycznie. Także wieprzowina może być absolutnie elementem zdrowej, zbilansowanej diety. Jedzmy ją z dużą ilością warzyw. Wybierajmy też, starajmy się kupować w warzywniakach u lokalnych sprzedawców duże ilości surowych warzyw z dodatkiem kasz, z dodatkiem ryżu naturalnego albo też nawet z dodatkiem ziemniaków. Przecież w ziemniakach tak naprawdę nie ma nic złego, jeśli jemy je z umiarem. I w zasadzie w diecie, wiecie, tak jak w życiu, najważniejszy jest umiar, no i jakaś tam równowaga. Żeby nie przesadzić ani w jedną, ani w drugą stronę. To żeby tą różnorodność podnieść, to również teraz na naszym stole pojawią się nowe potrawy, bo cały czas, gdy my tu sobie tak rozmawialiśmy, były przygotowywane również potrawy i one teraz przez... Czujemy już ich zapach. Tak, nowe zapachy do nas dotarły. Zespół Lodowy Wierzbniczanki z kapelą nam przygotowywał te potrawy. No i znowu musimy zwrócić się do przedstawicielki, do pani kierownik zespołu Wierzbniczanki. Co dokładnie pojawiło się na stole? Tutaj mniej więcej widzimy, ale tutaj w tym półmisku? Tam jest właśnie ta w tej wazie smaczna zupa gulaszowa, która jest odrobiną tego tłuszczyku, którym wydaje mi się, że nam nie zaszkodzi, a wręcz dostaniemy takiej krepy i siły po tej zupce. Myślę, że możemy spróbować to pokazać, bo co prawda nasi widzowie widzą tylko wazę polecam. I powiedzą, że tam nic nie ma. Ja może pani mówić dalej. Ja spróbuję, bardzo polecam, wiem, czy, a zwłaszcza na takie różne imprezy rodzinne, na których wszystko się znajduje na stołach, ale to da nam taką siłę, po której na drugi dzień głowa nas nie będzie bolała. Tutaj mamy bigosik z karkówką i łopatką, jak się nie mylę. I z suszonymi grzybkami z naszych lubuskich lasów oraz z suszonymi śliwkami. Czyli samo dobro. To są też takie i kapusta potrawy, które... od lokalnego rolnika. To są też takie potrawy, które bardzo często występują na naszych stołach, bo gdzie w domu nie ma bigosu? A to chyba gdzie zjeść bigos, jeśli nie w Polsce, prawda? No to jest chyba takie typowe. To jest prawda, ale tutaj cały czas gdzieś mówimy o tej tradycji. Ja swoje dziecinne lata pamiętam, że tak zwane świniobicie, kiedyś to było mówione na wsi, i to było najbliżsi sąsiedzi, dla nich to była taka uczta. Po prostu wszyscy się spotykali, braliśmy kawał mięcha, kroiło go się do tego cebulę i robiło się świeżynkę i wszyscy byli zadowoleni i jakoś bardziej to było może z tymi sąsiadami, byliśmy scaleni niż z rodziną i to właśnie to chyba najważniejsze. Duże wydarzenie, takie tak. Świniobicie, z tego co ja pamiętam, bo też kiedyś w takim świniobiciu uczestniczyłem, więc to było duże wydarzenie dla lokalnej społeczności. Z pewnością powodowało to, że sąsiedzi byli trochę bliżej siebie, jeden drugiemu coś zawsze podrzucił, podarował i był pewny, co to tak naprawdę jest. Teraz tęsknimy, zwłaszcza po tych czasach izolacji w ostatnich miesiącach. Pan przewodniczący tutaj wywołał interesujący temat, z którym zwrócimy się oczywiście do księdza prałata. Padło tutaj hasło, że w niektórych religiach mięsa się nie jada. Kościół katolicki podchodzi do tego w sposób taki zrównoważony. Myślę, że to ma swój początek też w słowie, które usłyszał święty Piotr, gdy miał sen. Czy takie, czy inne potrawy, czy w ogóle mięsa jeść, usłyszał ten głos, zabijaj i jedz. To wynika też z faktu stworzenia przez Pana Boga roślin, zwierząt i oddania tego człowiekowi. Człowiek to dostał po to, aby spożywać zwierzęta, rośliny. To jest ten dar Boga dla naszego życia. I w niektórych religiach, muzułmanie czy Żydzi, rzeczywiście nie jedzą wieprzowiny. Jest to taki rytualny zwyczaj, który pielęgnują. Natomiast my wiemy, że to Pan Jezus pobłogosławił i każdy z nas może jeść wszelkie mięso, które jest rzeczywiście do spożycia. Tym bardziej to naprawdę dobre mięso wieprzowe. Już nie będę wracał do swoich
dziecięcych lat, ale faktycznie w każdej zagrodzie, w każdym domu jakiś ten świniaczek był, którego co jakiś czas się wrzucało na stół już przerobionego. Myślę, że to jest też piękne, że nie ma takiego mięsa, które byłoby nie do spożycia dla chrześcijan. Oczywiście trzeba to szanować, skoro to jest Boży dar, Boże dzieło dla nas dane, to należy mieć szacunek. Stąd też i odpowiednia ilość, żeby nie przesadzać, żeby nie szykować zbyt wiele, żeby później tego nie wyrzucać, nie marnować, nie niszczyć, bo te Boże dary należy szanować. Ja boleję nad tym, że dzisiaj wiele potraw idzie do śmieci, dosłownie do śmieci, do utylizacji. Pamiętam swojego dzieciństwa, mój tato był kierownikiem restauracji, to z tej restauracji praktycznie mogło się wychować kilka świniaków. I to nie tylko w tym domu moim rodzinnym, ale nic nie było marnowane, nic nie było niszczone. Dzisiaj są takie przepisy, które uniemożliwiają wykorzystanie tego do końca, bo są zwierzęta, które mogą zjeść te resztki. Za chwilę jeszcze do tych tradycji wrócimy, ale musimy przełknąć ślinę. No, przełknięcie śliny wykorzystamy również na przerwę. Posłuchajmy, jak pięknie grają i śpiewają przedstawicielki, członkowie zespołu Wierzbniczanki. Z kapel. Panie dyrektorze, jesteśmy w Muzeum Etnograficznym, to jest miejsce, w którym kultywuje się tradycje. Proszę powiedzieć o tych takich najbardziej tradycyjnych potrawach, które tutaj podczas imprez rozmaitych w muzeum często się pojawiają. Oczywiście z wieprzowiny, bo o niej dzisiaj rozmawiamy. Pojawia się dużo potraw z wieprzowiny, ale nawiązując jeszcze tutaj do pana prezesa, powiem, że chyba jednym z pierwszych udomowionych zwierząt właśnie była świnia i datujemy pierwsze wiadomości od okresu około 6000 lat temu. Także, że to mięso jest jednak popularne, a w okresie Chrztu Polski w 1966 roku poprzez otwarcie na Europę i otworzenie się na przyprawy, na goździki, na liść laurowy, na owoce morza nawet, ta wieprzowina jakby nabrała większego znaczenia. I na przestrzeni wieków miała lepsze i gorsze okresy. W średniowieczu oczywiście no była takim pożywieniem może niepożądanym bardziej, ale następnie już coraz większe znaczenie. No i do dzisiaj mamy właśnie takie znaczenie. Także my na co dzień tutaj gościmy i promujemy nasze produkty z wieprzowiny, wszelkiego rodzaju wyroby wędliniarskie. Mamy na terenie skansenu rzeźnię, która jest odtworzeniem takiej rzeźni, która była jeszcze w latach powojennych. Także wszystkie sprzęty mamy. Czasami robimy pokazy. Natomiast wszelkiego rodzaju wędliny, trwałe takie, staramy się co tydzień na takich niedzielach, na kamiennych, na jarmarkach wystawiać z naszymi producentami i pokazywać i sprzedawać.
Jeżeli mówimy o tych tradycyjnych potrawach, wiadomo, że województwo lubuskie to jest taki tygiel kulturowy. Przyjechaliśmy tutaj z różnych stron. Czy można więc powiedzieć o takich potrawach, które są charakterystyczne dla tego naszego regionu? Coś się wyłoniło przez te lata, czy jednak nie? Wydaje mi się, że są niektóre takie potrawy, które gdzieś górują nad tym wszystkim. Wspomniany właśnie schab ze śliwką. Jest bardzo znany i lubiany. Jest cały czas obecny. Ale też zależy wszystko od tego, na przykład od okoliczności, jakie są wyroby, jakie są potrawy podawane, bo każde święta też się gdzieś kierują swoimi jakimiś takimi szczególnymi daniami i gdzieś inne potrawy się właśnie pojawiają w takim okresie wielkanocnym, są inne na Boże Narodzenie. Także no tutaj chyba wtedy właśnie można tak wyłonić bardziej te wędzone szyneczki. W domowych pieleszach gdzieś mają teraz coraz więcej właśnie ludzi, buduje sobie małe takie wędzarnie, kupują mięsko, sami peklują, później owijają i wędzą. Także no chyba takie właśnie kierunki bardziej związane ze świętami, to można coś wyłonić. Myślę, Basiu, że odpowiedź na twoje pytanie za chwilę też padnie z ust naszych pozostałych gości. Tutaj było wspomnienie o tym schabie ze śliwką. Są jeszcze, wracając do tych smaków dzieciństwa, są i w państwa domach naszych gości kultywowane jakieś tradycje, które są związane właśnie z wieprzowiną, co dzisiaj, patrząc na te potrawy i również wam, drodzy goście, przychodzi na myśl? Zawsze myślimy o szlachetnych mięsach, prawda? Z wieprzowiny, czyli szynka, schab i tak dalej, ale my chyba zapominamy o tych, które będziemy wspominać do końca swoich dni, a więc pasztetowa, kaszanka, włóczanka, a więc te rzeczy, które związane z wieprzowiną są. Musimy wiedzieć jedno, tłuszcz wieprzowy jest nośnikiem smaku i on jest używany wszędzie, w wyrobach nadzdrobiowych, wołowych, no oczywiście szczególnie w wyrobach wieprzowych. Dlatego to, co pani dietetyk powiedziała, to jest naprawdę cenne źródło naszego pożywienia i powinniśmy korzystać z niego. Oczywiście to, co Zygmunt powiedział, nie wszyscy racjonalnie to robią, ale trzeba po prostu do tego podchodzić racjonalnie. W naszym województwie jest kilka, mamy Izbę Produktu Lokalnego i Regionalnego, więc jest kilka rzeczy związanych i zarejestrowanych z wieprzowiny jako produkt regionalny. A więc, proszę Państwa, to, co pani redaktor powiedziała, ten tygiel kulturowy spowodował, że mamy Serbów, którzy bez prosiaka pieczonego nie obchodzą żadnych świąt. Mamy ludzi, którzy bez kindziuka, czyli wileńszczaków i tak dalej, nie wyobrażają sobie naszej lubuskiej tradycji. Mamy ludzi, którzy szynkę w cieście, która się bardzo często pojawia na naszych lokalnych imprezach, wytwarzają. A więc tutaj po prostu to bogactwo przyrządzania wieprzowiny, chyba uważam, że jest jedno z lepszych w całej Polsce. Bo i właściwie powinno nas to cieszyć, bo jest ta różnorodność, o której pani dietetyk mówiła. Powinno nas to cieszyć, nie? Jeśli chodzi o państwa, czy wy macie jakieś takie ulubione te potrawy, które jak tutaj kolega wspominał, kojarzą się? Pojawiła się kaszanka przed momentem, no, może jest jeszcze coś dodatkowego? Ja tak wspominam w tej chwili i smakuję od razu wędzonej kiełbasy, wędzonej szyneczki, która wisiała na strychu, gdzie można było podejść. No oczywiście nie tak każdy mógł, ale czasem mama musiała radać tego pilnować, prawda, żeby to było. Ale zrobić to tak, żeby nikt nie widział. No więc właśnie, to są takie też wspomnienia z dzieciństwa, których no, coraz mniej wydaje się i chwała Bogu, że państwo próbujecie wrócić do tych smaków z dzieciństwa również i przyrządzać je, bo to jest jakaś wartość, której no, trudno zapomnieć czy odrzucić, broń Boże. Nie? Stąd ta wieprzowina jest bardzo cenna i tania. To było tak tanie, muszę powiedzieć, nawet w najmniejszych gospodarstwach takich domowych. Zawsze ta jedna świnka gdzieś w jakimś tam chlewiku była uchowana,
wiadomo, że to było dobre, że to było zdrowe, było. Że nie szkodziło. Nie? No teraz także... czasy nam się trochę zmienił. Produkcja jest inna, nie? Panie prezesie, pan ma jeszcze coś takiego w zanadrzu, co w głowie mocno siedzi do dnia dzisiejszego? Znaczy ja jestem takim typowym przykładem, gdzie moi rodzice przyjechali tu jest pod Nowogródka i też z nimi przyjechało dwóch rzeźników. To co oni robili, to jest poezja. Natomiast na dzisiaj uważam, że do tego wszystkiego już tak mocno się nie wróci, ale uważam, że popełniliśmy pewne błędy na początku czy końcem lat 90., początkiem lat 2000, kiedy te małe masarnie, jak mówiliśmy, czy rzeźnie zostały zlikwidowane, bo niby nie spełniały tych warunków, bo warunki stawiano im coraz większe, no i ten biznes się po prostu zamknął. Natomiast teraz przepisy prawa się zmieniają i powstaje pewna część produkcji właśnie na jak gdyby własne potrzeby i na sprzedaż. Jeżeli ci producenci wrócą do tej tradycji właśnie w pewnej części i zachowają wszelkie reguły i będą takim przykładem tego, jaka to jakość powinna być, to jest dla nas naprawdę duże, otwiera się właśnie ta część rynku, którą ktoś lubił, czy akurat pamięta jeszcze i naprawdę to będzie szło, bo tak wszędzie, na całym świecie, że wracamy do tego właśnie, a reszta to będzie ta produkcja inna, ale ja uważam, że to jest dobry kierunek i trzeba ten kierunek ołubić, ale przede wszystkim namawiam tych producentów do tego, żeby postawili na jakość i pewność, że każdy, kto przychodzi, a na wsi się wie, w tym małym środowisku, kto dobrze robi, kto szanuje to wszystko, co powinno być. Także uważam, że przed nami naprawdę jest taki okres, kiedy będziemy do tego wracać. Musimy jeszcze w naszym programie, pod koniec naszego programu zapytać panią Ewelinę, bo być może ktoś, kto ogląda teraz nasz program, pomyśli sobie, to w niedzielę, co by tu zrobić na obiad, czy też mężowi, a może mąż żonie może zrobić może coś tak dobrego właśnie. Na obiad. Zawsze mówimy o tej stronie. Tak, to teraz w drugą. Może któryś z panów nas ogląda i teraz chciałby zrobić żonie dobrą niespodziankę. To pani co by poleciła? Czym panią można by było ująć, jeżeli chodzi o pani kubki smakowe? Zrazy. Prosta odpowiedź. Zrazy. Dużo roboty przy tym nie ma, a mąż myślę, że by sobie poradził i każdy inny też mężczyzna by sobie w tym poradził. Rozbić karkóweczkę, nie musi to być schab, zawinąć fajnie ogórek kiszony do tego, coś dodać jeszcze z papryczką, zwinąć, owinąć, zapiec, ziemniaczki do tego, nie musi być wcale ryż, ziemniaki. Mięsko samo w sobie puści soki swoje, swój tłuszczyk, delikatnie pokrosić te ziemniaczki, zrazik do tego i polecam ogórki trzepane jeszcze i już nic mi więcej nie trzeba. No panowie, czy to się wydaje proste? Przygotujecie dla żon? To dla mnie najprostsze to było naciąć boczku i kiszony czosnek do tego i po prostu to chyba najlepsze danie by było. Każdy ma swoje sposoby, albo taki schabowy z gnachem. O właśnie, schabowy. Taki schabowy z kością. Albo żeberka takie dobrze upieczone, z miodem i z musztardem. Proszę państwa, ile pomysłów nam się tutaj pojawiło. Ale patrząc na ten stół, witać jeszcze wracam do pani dietetyk, że to jest piękne połączenie, bo mamy rozmaite rzeczy z wieprzowiny, ale mnóstwo do tego właśnie warzyw. No i to jest chyba takie ważne, pomidory, o tym pani wspominała. Oprócz tych, które już mówiliśmy. No mówiliśmy o tych wartościach wieprzowiny, ale chyba tak nie do końca, bo to wartość jest bardzo duża. Z tego co czytałam, na przykład osoby, które piją kawę, palą papierosy, powinny jeść wieprzowinę, ponieważ jest bardzo dobrze przyswajalne żelazo na przykład. Dokładnie tak. I żeby to żelazo przyswajało nam się jeszcze lepiej, to jedzmy wieprzowinę w towarzystwie warzyw bogatych w witaminę C. I tutaj albo właśnie surówka z kapustki kiszonej wejdzie idealnie, albo jakaś surowa papryka. Generalnie stawiajmy właśnie na duże ilości surowych warzyw. Tak jak powiedziałam wcześniej, różnorodność. Niech będzie kolorowo, niech będzie różnorodnie. No ten stół jest tego przykładem doskonałym. Dokładnie tak. I tak naprawdę, owszem, są tutaj potrawy nieco cięższe, nieco bardziej tłuste, ale wiadomo, że tak też się nie jada na co dzień. Nie jemy ogromnych ilości codziennie takich bardzo tłustych, ciężkich rzeczy, ale taki schabik pieczony, czy też karkóweczka pieczona już są dużo bardziej lekkostrawne. I też tego tłuszczu zawierają mniej. Także tak jak tutaj było powiedziane wcześniej, dla każdego coś dobrego, byleby było różnorodnie i kolorowo. Dostaliśmy, proszę państwa, dzisiaj przepis, można powiedzieć, na to, jak można przypomnieć sobie o swoim dzieciństwie. Wystarczy wrócić po prostu do tych smaków. Przepisy można znaleźć bardzo różne. Tutaj padły różne propozycje i propozycje do przygotowania przez panie i przez panów.
Nie pozostaje chociaż nam nic... Chociaż panowie wolą te prostsze, jak tak. Nie pozostaje nam nic innego, jak troszeczkę wydobyć z siebie inwencji i chęci do tego, żeby spróbować i do tej wieprzowiny się przekonać, bądź też wrócić do tych naszych smaków, które kojarzą nam się z dzieciństwem. Chciałem jeszcze, Basia, ciebie zapytać, bo tak my pytamy naszych gości, co oni chcieli, co oni jedli, co oni, o czym oni myślą, a ty... To jest bardzo trudne pytanie. Wiem, że zmierzasz do tego, co jest ulubionym moim daniem, ale jak ja patrzę na to wszystko, co tu przed nami stoi, to bardzo trudno mi dokonać tego wyboru. Uwielbiam to wszystko, co panie tu postawiły i ten schab ze śliwkami i zrazy również i boczek również. Także przyznaję się, że różnorodność jest istotna, więc różnorodność dominuje, ale Andrzej, rozumiem, że ty masz jakiś swój typ. Ja tak patrzę, nie dlatego, że w tą stronę jestem bardziej zwrócony, ale jak patrzę, że jeszcze z tego bigosu nosi się trochę pary, to on mnie chyba kusi najbardziej. Najbardziej. A pani Ewelino, jeszcze jedno pytanie. Czy młodzież idzie w wasze ślady? Czy ja wiem? W zespole wierzbniczanki z kapelą są młode osoby. Akurat ich tu nie ma, bo też uczęszczają do szkoły. Ja ze swojej strony to, co mi przekazała moja mamusia, przekazuję też swojej córce i nie tylko gdzieś, jak przyjadę z pracy, nie tylko mam na stole makaron z jakimś tam sosem, tylko mam też mięcho przygotowane, bo ja lubię mięso, także... To czekamy na kolejne pokolenie, to zadanie również dla Państwa. Czas naszego programu niestety dobiegł końca, a w tym programie udział wzięli. Bardzo serdecznie dziękujemy za przybycie. Ksiądz Jan Pawlak, proboszcz parafii pod wezwaniem Podwyższenie Krzyża Świętego w Zielonej Górze. Prezes Lubuskiego Związku Rolników Zygmunt Jotko. Pani Ewelina Gałąszczak, kierownik zespołu ludowego Wierzbniczanki z kapelą. Dziękuję. Pani Katarzyna Nowak, dietetyk. Dziękuję. Pan Władysław Piasecki, przewodniczący Lubuskiego Forum Rolniczego. Dziękuję. I pan Tadeusz Woźniak, dyrektor Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze. A program dziękuję poprowadzili dla Państwa Barbara Kuraszkiewicz-Machniak i Andrzej Loch. Dziękujemy serdecznie Państwu za uwagę i zapraszamy jeszcze na koniec na przepiękny występ zespołu ludowego Wierzbniczanki z kapelą. Do zobaczenia.